Dzień dobry panu. Pan na Dzegrze? Ja na Dzegrze, do roboty, spóźniony jestem trochę, podrzuci mnie pan? Zapraszam. No dobra. Dzisiaj mam 157 dzień z rzędu bez odpoczynku. Rozpoczynają się półkolonie Sztormiaki 2021 nad Zegrzem. Pierwszy turnus i 300 dzieciaków. Pierwszy dzień też jest trudny, ponieważ piloci autokarów muszą zebrać wszystkie dokumenty od rodziców. No i różnie z tym bywa, no czasem ktoś zapomni, czasem ktoś się wydrukuje, czasem coś jeszcze trzeba przekazać, a to jakieś lekarstwa, a to krem, a to czapeczkę, jakieś rozstanie jest trudne. Dopiero co w piątek skończył się rok szkolny, a my już zabieramy dzieciaki na wodę, na żagle, po przygodę. No i mamy to. 10:30, pierwszy turnus półkolonii Sztormiaki 2021 odpalony. Dzieci są na miejscu, kadra jest na miejscu, jachty też gotowe. Odprawy zrobione ze sternikami, z instruktorami, z wychowawcami. Pozostało postawić żagle i popłynąć. Pogoda dzisiaj jest genialna, po prostu 25 stopni, wiatr jakaś 2 w skali Beauforta, czyli jest wszystko, czego potrzebuję. Jak twoja załoga? A, twoja załoga tutaj, twoja załoga jest samodzielna i pływa sama. Bardzo dobrze. Pierwszego dnia pływanie pod nadzorem. Czerwony sznurek na knagę z przodu najlepiej. Jak tam, Kasia? Będą ładne zdjęcia? Będą, super zdjęcia, uśmiechajcie się. Czekaliśmy na to, nie? Czekaliśmy na to całą zimę, jest. Jak Akademia Regatowa? Będzie moc? Będzie moc jak zwykle. Słuchajcie, każdego dnia 500 dzieciaków spędza przygodę pod żaglami z nami. Chcemy wam to pokazać. Chcemy was zaprosić do naszego świata, pokazać wam, jak wygląda nasza praca, jak wygląda nasza przygoda, jak bawią się dzieciaki pod żaglami, jak egzaminy zdają dorośli, jak się uczą żeglarstwa, jak pływają motorówkami. Będziemy wam to pokazywać każdego dnia na bieżąco. Zapraszamy, oglądajcie nasze kanały na Facebooku, na YouTubie, na Instagramie. Zapraszamy.